pivô e aí ele distribui. Finalização. Gol! Que é isso, amigo? Październik 2006 roku, Kielce, turniej Trzech Narodów. Tak zaczęła się moja przygoda z reprezentacją Polski w futsalu. Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim osobom i pomysłodawcom, którzy przyczynili się, aby taki mecz mógł się odbyć. To dla mnie bardzo duże wyróżnienie, którego nie da się opisać słowami. Móc po raz ostatni założyć koszulkę z orzełkiem na piersi, to dla mnie wielki zaszczyt i to jeszcze przy takiej publice, znajomych, przyjaciołach, rodzinie, którzy są na trybunach i mnie wspierają. Serdecznie Wam wszystkim za tą organizację dziękuję. Kawał czasu, tysiące przebytych kilometrów, niezapomnianych chwili wspomnień, poznania nowych ludzi, trenerów, zawodników. Nie przypuszczałem nigdy, że ta wspaniała przygoda będzie trwała tyle lat. Muszę tu podziękować przede wszystkim trenerom, którzy w tym okresie, będąc selekcjonerami kadry, widzieli we mnie potencjał oraz to, że będę przydatny dla reprezentacji. Tomasz Aftański, Leszek Latacz, Andrzej Bianga, Gerard Juszczak, Klaudiusz Hirsch, Tadeusz Wolny, Wlastimil Bartoszek, Andrea Buciol i Błażej Korczyński, przy którym zanotowałem chyba najlepsze lata w reprezentacji, uwieńczone uczestnictwem w Mistrzostwach Europy. Bardzo wszystkim dziękuję z całego serca. Oczywiście nie mogę zapomnieć również o zawodnikach, asystentach, fizjoterapeutach, lekarzach, kierownikach, prezesach, którzy przez te 18 lat tworzyli reprezentację. Wam również serdecznie dziękuję za te wszystkie lata współpracy. Przyszedł czas na pożegnanie z reprezentacją, na oddanie miejsca innym młodszym bramkarzom. Życzę całej reprezentacji powodzenia w najbliższych eliminacjach oraz awansu na kolejne Mistrzostwa Europy. Będę na pewno kibicował i trzymał kciuki za Was. Wiele chciałoby się jeszcze powiedzieć, powspominać, ale mogłoby braknąć czasu. Nie mogę zapomnieć również o moich rodzicach, braciach, małżonce oraz córkach, którzy szczególnie w ostatnim okresie bardzo mnie wspierali. Kocham Was bardzo i dziękuję, że jesteście tutaj dzisiaj razem ze mną. Chcę również podziękować Wam, wszystkim kibicom, którzy przybyliście na dzisiejsze spotkanie. Przepraszam Was, że w takiej formie Wam dziękuję, ale wiem, że gdybym dzisiaj dostał mikrofon do ręki, nie byłbym w stanie pewnie wypowiedzieć ani jednego słowa. Powiem krótko. Listopad 2024 roku, 18 lat po debiucie, kończę swoją przygodę w reprezentacji Polski w futsalu.